Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną częścią, tak jak obiecywałam, przeglądu sklepów cukierniczych, które lubię, które polecam. I dzisiaj na tapet weźmiemy sobie sklep Słodkie Wsparcie. I na pewno już od jakiegoś czasu wiecie, że ja też często Wam ich polecam. A dzisiejszy filmik właśnie taki ze współpracy reklamowej. Pokażę Wam w nim moje naprawdę top produkty z tego sklepu, które regularnie zamawiam, które są naprawdę świetne i bardzo często się o mnie pytacie. Dodatkowo jest też kilka nowości. Są to nowości w sklepie, ja już te produkty znam, ale niedawno zawitały właśnie do Słodkiego Wsparcia. Jak widzicie, produktów jest sporo, więc nie ma co przedłużać, od razu zaczynamy od konkretu. Linki do każdego z produktów znajdziecie w opisie pod filmem. Mam też dla Was rabat, także zostańcie do końca, bo niedługo i o tym będzie mowa. A później, kiedy już wszystko sobie omówimy, to jeszcze zrobię Wam taki wirtualny przegląd sklepu, co gdzie znaleźć, trochę Wam poopowiadam, bo jest tam też kilka takich ciekawych rzeczy, których nie znajdziecie w żadnym innym sklepie. A z okazji niedawnych świąt wielkanocnych mamy dla Was jeszcze mały rabacik, jest to 10%, który jest ważny przez najbliższe kilka tygodni, do końca miesiąca, do ostatniego dnia kwietnia 2023 roku. Jeżeli sobie w koszyku później wpiszecie kod rabatowy Martyna10, to całe zamówienie zrabatuje Wam się o 10%. Pamiętajcie, że kod jest jednorazowy i do wykorzystania do końca miesiąca. Ok, i żeby już przejść do konkretów, to może zacznijmy od tego, co mamy tutaj najbliżej mnie i później będziemy sobie przechodzić dalej. Produkty, które ja osobiście najbardziej lubię w tym sklepie, ponieważ jest ich największy wybór, one są bardzo dobre jakościowo, no i w ogóle często je używam, to są wszelkiego rodzaju pojemniczki na różnego rodzaju deserki. Tutaj mamy różne pojemności, są plastikowe, teoretycznie jednorazowe, ale jeżeli używacie na użytek domowy, to jest to taki fajny plastik, który nie tak łatwo może pęknąć. Tutaj ten plastik jest dużo grubszy. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że tutaj żaden z tych pojemniczków nie ma napisów w koło, czyli ewentualnie oznaczenie do kontaktu z żywnością, to jest bardzo ważne, mamy na spodzie, ale jakby nie koliduje nam to z całym deserkiem, bo czasami jest tak, że jeszcze te wszystkie informacje na temat ochrony środowiska i tak dalej są wypisane tutaj na brzegach i kiedy wkładamy sobie coś tam, jakiś deser, wszystko wypełniamy, no to okazuje się, że te napisy są bardzo widoczne, więc tutaj warto zwrócić na to uwagę i wszystkie pojemniczki, które tutaj mam, to z tego co widzę, żaden nie ma właśnie tych oznaczeń na bokach, są tylko jakieś drobne na spodzie, więc jeżeli szukacie czegoś w różnych kształtach, w różnych pojemnościach, bo wiadomo, na przykład tutaj taki, powiedzmy, kwadrat, jeden i drugi, to są takie klasyczne i je generalnie łatwo znaleźć w różnych sklepach, ale Słodkie Wsparcie ma takie fajne różne pojemniczki, które nie dość, że mają różne pojemności, co widać tutaj, to jeszcze do tego mają różne kształty, czyli tutaj na przykład już będzie takie wcięcie. Tutaj mamy większą pojemność i jeszcze taki dodatkowy ozdobny wzorek na górze, też bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chcemy mniejszy deserek, to taką samą wersję mamy też mniejszej pojemności. Tutaj na przykład jest wyższy z taką ozdobną obwódką na dole i właśnie fajne jest to, ja bardzo lubię ten sklep za to, że oni mają bardzo duży wybór tych ładnych pojemniczków w rozsądnych cenach. Ja sobie teraz jeszcze domówiłam taki, to jest taki lekko niebieskawy tutaj odcień, ale za to sam kubeczek jest szeroki, więc jeżeli nie macie deseru warstwowego, który chcecie pokazać na przykład tak jak w tej wersji, to tutaj też jest fajna pojemność, ale bardzo ładnie można też wyeksponować, na przykład jeżeli mamy dwie warstwy. Fajnie to wygląda na słodkim stole, kiedy te kształty różnią się od siebie, kiedy każdy jest inny. Wcześniej nie widziałam jeszcze na przykład tego, takiej alaudeczki, bardzo ładnie to wygląda. Już mam kilka pomysłów na to, jakie słodkości zrobię na słodki stół w najbliższym czasie. Te Wam bardzo często polecałam. To są takie lekko jakby zakręcone kwadraty i one jeszcze u góry mają taką zdobną falę. Ja zawsze polecam pojemności do deserków takie pomiędzy 100 a 170 ml. Mniejsze już niż 100 ml to są naprawdę takie dosłownie na jeden kęs, a 200 ml, jeżeli mamy duży
słodki stół, to one potrafią czasami gości przerazić, że jest to taki duży deser, a ktoś chciałby na przykład spróbować kilka innych, więc raczej skłaniałabym się tutaj do tych mniejszych pojemności. Pozostając dalej w temacie deserków i słodkich stołów, nie mogę nie wspomnieć o podkładkach, które są nam potrzebne do tego, żeby te deserki ładnie zaprezentować, bo wiadomo, że nie wszystko w tych kubeczkach możemy podać. I tutaj mamy kilka takich fajnych podkładów. I to, za co lubię właśnie te podkładki ze słodkiego wsparcia, to, że one są dwustronne. Czyli kupując jeden rodzaj, tak naprawdę mamy dwie opcje do wyboru. Możemy sobie położyć deser albo na złotej, albo na srebrnej podkładce. Do tego mamy jeszcze drugą wersję, czyli czarno-białą, więc tutaj troszeczkę takich możliwości kombinacji jest. Dodatkowo jeszcze możemy znaleźć je w różnych rozmiarach, więc wszystko też zależy od tego, jakie deserki preferujecie. Ja na przykład, jeżeli robię monoporcje, to najczęściej, jeżeli one są okrągłe, to taka średnica 8 cm do podkładki w zupełności wystarczy i jest to taka optymalna wielkość też, żeby właśnie nie zniechęcić gości wielkością deseru, żeby mogli sobie spróbować. Dodatkowo nie mogę też nie wspomnieć o pipetkach. Ja tym razem wybrałam sobie pipetki serduszka, ale są też takie podłużne. Bardzo ładnie wyglądają w nich desery, jeżeli mamy na przykład alkohol, a nie chcemy, żeby każdy deser zawierał ten alkohol, to możemy sobie właśnie taką pipetkę napełnić i zdecydować, czy chcemy, żeby ten deser był później polany, czy nie. No a dodatkowo właśnie w kształcie serduszka, to na przykład na jakieś weselne słodkie stoły, bardzo ładnie to wygląda. Deser nie traci na przykład swojego wyglądu, bo jeżeli polalibyśmy kilka godzin wcześniej czymś właśnie takim dosyć wilgotnym, no to też mógłby nam się rozjechać. A tutaj robimy to zupełnie przed samym zjedzeniem i wtedy mamy kontrolę nad wyglądem i smakiem deseru. I powoli kończąc temat stricte techniczny, jeżeli chodzi o desery, to mam jeszcze kilka rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, które absolutnie uwielbiam. I jedyna rzecz, nad którą ubolewam, to że jeszcze nie są dostępne małe ich wersje, czyli papilotki na babeczki. Ja robię albo babeczki w formach silikonowych i wtedy je wyciągam, jeżeli chcę, żeby to ciasto było też widoczne, ale jeżeli robię właśnie na przykład na słodkie stoły, no to żeby to ładnie wyglądało, używam takich papilotek, które nie nasiąkają tłuszczem i dodatkowo ładnie wyglądają, zachowują swój kształt. Tutaj nie musimy mieć do tego dodatkowej formy, żeby nam się to nie rozjechało, kiedy nałożymy ciasto. One w zupełności wytrzymują, jeżeli są tak same sobie położone na blaszce, włożone do piekarnika i tak jak mówiłam, tutaj nawet jeżeli papier jest z zewnątrz, a w środku mamy taką jakby foliowaną część, tą złotą, czy na przykład srebrną, to ona nam nie przesiąka tłuszczem, więc tutaj ta babeczka dalej zachowuje taki ładny kształt. No i jak widzicie, też kolorów jest dosyć sporo do wyboru. Ja tym razem zdecydowałam się na srebrny i złoty, taki w całości. No i później mamy taki klasyczny biały, ten jest chyba najpopularniejszy, najczęściej schodzi, ale jeszcze wybrałam sobie tym razem czarny. Wiem, że chyba są jeszcze różowe. No i właśnie teraz jedyna jeszcze rzecz, gdyby były te wersje mini, to byłoby po prostu idealnie, bo to są moje absolutnie ulubione papilotki na babeczki. Ale jeżeli na przykład mamy takie babeczki, które chcemy, żeby było widać, to możemy sobie wykorzystać na przykład takie ażurowe. I tutaj mamy po 10 pakowane, one też są przeznaczone do kontaktu z żywnością. I ja tym razem wybrałam sobie właśnie takie lekko perłowe różowe i dodatkowo białe. No i tutaj one wchodzą na takie te standardowe babeczki, jak powiedzmy na przykład takiego rozmiaru. Tutaj mamy chyba nawet podane, że rozmiar tego to jest 5 cm na 22. No i jeżeli pieczemy na przykład właśnie w takich papilotkach silikonowych czy papierowych, to możemy sobie tutaj to założyć i tą babeczkę włożyć do środka. I też to wygląda bardzo ładnie, ozdobnie. Łatwo jest ją wyjąć, więc też nie ma z tym problemu. No wszystko zależy od tego, jaką koncepcję deserków akurat posiadamy. Z takich dekoracji, które ładnie zdobią słodki stół, a są dosyć proste, to są jeszcze słomki papierowe. I te słomki, akurat w słodkim wsparciu też macie bardzo duży wybór,
Już kilka razy używałam różnych kolorów na różne okazje i to wygląda dużo ładniej niż taka klasyczna, nie wiem, cieniutka, plastikowa jakaś słomeczka, czy na przykład taka zwykła papierowa. Tutaj możecie sobie wybrać po prostu od groma różnych wzorów, kolorów, w zależności od tego, w jakim klimacie jest ten słodki stół. Do cake popsów one są świetne. Ja przeważnie ucinam na pół, bo takie długie to troszkę dziwnie wygląda, ale już obcięte na pół to jest właśnie takie optymalne, no i mamy dzięki temu dwa razy tyle słomek. One też są przeznaczone do kontaktu z żywnością. Powoli wkraczając w temat bardziej tortowy niż deserowy, chciałabym Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Jaką są sporniki plastikowe z Wiltona? I tutaj możecie w sklepie Słodkie Wsparcie tych rodzajów sporników znaleźć co najmniej kilka. Ja o wspornikach mówiłam też w moim filmie na temat polecajek cukierniczych, takich typowo tortowych, i tam też Was odsyłam, jeżeli chcecie zgłębić temat. Natomiast jeżeli szukacie właśnie, gdzie takie wsporniki można dostać, to w sklepie Słodkie Wsparcie możecie je złapać. Te tutaj akurat to są takie grube już do większych tortów, 3, 4 i więcej piętrowych. One są naprawdę stabilne. Jak je ucinać, jak z nimi pracować, to też znajdziecie właśnie w filmie, o którym przed chwilą Wam mówiłam. W moich relacjach na Instagramie ostatnio mogliście zobaczyć, jak rozpakowywałam tą paczkę i pokazywałam co nieco właśnie, jak to wygląda. I między innymi skupiłam się tam bardzo na suszkach, ponieważ te suszki absolutnie skradły moje serce. Są przepiękne. One przyszły zapakowane właśnie jeszcze w kartonik. Ja już teraz to wszystko rozłożyłam tak, żeby było widać, ale one były przykryte właśnie takim papierem, zapakowane, owinięte, że nic absolutnie się z nimi nie stało. Przyszły w całości, no i są przepiękne. Tym razem wyjątkowo zacznę od nowości w sklepie. Ja po prostu kocham. Kocham te kuleczki. Są jeszcze z białej czekolady, są jeszcze z mlecznej albo gorzkiej, albo takie i takie nawet. Po prostu te z tym słonym karmelem są przepyszne. Robiłam je już, używałam ich kilkakrotnie. To jest naprawdę spore opakowanie, 800 gramowe. I tutaj mamy taki specjalny klips. To są kuleczki z Kalebauta, więc tutaj już jakby sama firma mówi za siebie, że jakość jest naprawdę na wysokim poziomie. Miałam okazję jeszcze testować, co prawda z innego sklepu, ale takie kuleczki z białej czekolady z innej firmy i one już nie były takie dobre jak te z Kalebauta. One są po prostu przepyszne. Możemy je użyć do chrupki w torcie. Nawet jest już taki film na kanale, gdzie robiłam właśnie taką chrupkę. One nie nasiąkają, fajnie chrupią. Do deserków różnych, gdzieś tam na górę do posypania na przykład. Czy jeżeli robimy taki tort z dekoracją, ze słodyczami na górze, no to te kuleczki są po prostu absolutnym hitem. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to serdecznie Wam polecam. A drugą rzeczą to są takie czekoladowe... W sumie nie wiem, jak to powiedzieć. To są takie czekoladowe cukierki. Masa cukiernicza na bazie czekolady, o tak to się nazywa profesjonalnie. I tutaj też jest trochę ponad pół kilograma. I tu jest akurat w wersji właśnie takiej ciemnej czekolady. Też jako właśnie posypka, jako takie dodatki do chrupek, do deserów, do tortów. I tutaj już mamy fajne takie zamknięcie plastikowe. Dodatkowo możemy właśnie albo na łyżeczkę, czy tą łyżeczkę włożyć, czy na łyżeczkę wysypać. Albo tutaj jest jeszcze taka opcja do posypania po prostu na górę bezpośrednio z opakowania. No i to od niedawna też właśnie znajdziecie w sklepie Słodkie Wsparcie. Jeżeli chodzi o produkty spożywcze, które często używam i chętnie Wam polecam, to są to suszone, liofilizowane właściwie owoce z marki Peanuts. I marka Peanuts też jest właśnie dostępna w sklepie Słodkie Wsparcie, więc jeżeli na przykład chcecie sobie zrobić zamówienie na jakieś tam owoce liofilizowane, pasty różnego rodzaju, o których też za chwilę będę mówić właśnie z tej firmy, to wszystko znajdziecie w Słodkim Wsparciu i oni tam mają bardzo duży wybór różnych tych owoców, bo było i mango, i jeżyna, malina i truskawka. Wiem, że są jeszcze dodatkowo w różnych opcjach, czyli jest różna wielkość. Może być bardziej granulat, mogą być całe owoce, może być proszek, w zależności od tego, co akurat potrzebujecie. No i tak jak mówiłam, też
pojemności są różne. Tutaj 80-gramowe opakowanie i widzimy też, co jest w środku. Tu akurat fajnie widać i malinki, i tutaj, tu mam w całości, a tutaj, tu będzie lepiej widać, tu są truskawki, ale one już są pokrojone na takie mniejsze kwadraciki, właśnie do chrupek wszelkiego rodzaju owocowych na przykład, czy właśnie jakichś deserów, to, czy do biszkoptów, jeżeli chcecie dodać na przykład aromatu jakiegoś owocowego, ale nie dawać aromatu w proszku, który jest sztuczny, to możecie sobie właśnie zmielić na przykład owoce liofilizowane, dodać je do biszkoptu i macie fajną wersję smakowego biszkoptu w zdrowej wersji, no bo tutaj wiemy, co dodajemy do środka, to są 100% owoce liofilizowane, bez żadnych dodatków, bez cukru i tak dalej. I zostając przy marce Peanuts, jeszcze tylko słów kilka na temat pasty waniliowej, którą ja osobiście bardzo lubię. Tutaj mamy pastę waniliową z wanilią bourbon, jest tutaj cukier, ekstrakt z wanilii, woda, laska wanilii i jak otworzycie sobie, no nie będę teraz odkręcać, bo mam już jeden otwarty, termin ważności jest bardzo długi, ale tych ziarenek wanilii faktycznie widać, że tu jest dużo i 100-gramowa pasta, ona naprawdę nadaje bardzo fajnego aromatu wszelkim wypiekom, właśnie czy do biszkoptu waniliowego, czy do jakichś deserów, do kremów, do tortu, jest naprawdę przepyszna. A drugą taką rzeczą, z której słynie marka Peanuts, to są różnego rodzaju pasty. No i między innymi pasta pistacjowa. Tutaj jest 100% pistacji, nie mamy żadnych dodatków, szczególnie zwróćcie uwagę na to, kiedy kupujecie jakieś pasty orzechowe, czy właśnie z orzechów laskowych, czy pistacjową, czy jakąkolwiek inną, to zwróćcie uwagę na to, żeby tam nie było cukru, bo często można się nadziać, że kolor jest ładny, zielony, a potem się okazuje, że jest więcej cukru niż samych pistacji w paście pistacjowej. Elementem dekoracyjnym i jadalnym, choć nie zawsze mogłoby się wydawać to takie oczywiste, są różnego rodzaju kwiaty suszone. No i jeżeli nie wiecie, czy na przykład jakiś rodzaj jest jadalny, no to raczej z kwiaciarni nie polecałabym, bo to już jest sama chemia i nie kładziemy tego na torty, nie suszymy samodzielnie i tak dalej, ale jeżeli chcecie taki sprawdzony produkt, który jest właśnie przeznaczony do takich celów typu właśnie do gotowania, pieczenia czy zaparzania na przykład, jeżeli chcemy zrobić sobie jakąś tam infuzję o smaku, nie wiem, kwiatów róży albo wrzosu albo czegoś tam jeszcze, to właśnie takie suszone płatki kwiatów są świetnym pomysłem. Dodatkowo one pięknie wyglądają jako dekoracje, jeżeli użyjemy na przykład takich suszonych pączków róż. One wyglądają przepięknie, pachną niesamowicie i naprawdę bardzo długo pachną. Ja je absolutnie uwielbiam do dekorowania na przykład monoporcji. To są naprawdę świetne. Tutaj mamy też wrzos. Co tu jeszcze było ciekawego? Gomfrena kulista, to też pięknie wygląda właśnie jako taka dekoracja typowo. Tutaj mamy jeszcze piwonie, płatki same kwiatów. I ostatnią rzeczą z tego to jest jaśmin. Jaśmin bardzo ładnie pachnie. Było dobrze przechowywane, będą ten zapach zachowywać też bardzo długo, więc jeżeli szukacie czegoś w tym temacie, czyli kwiatów suszonych, ale tym razem jadalnych, to w sklepie Słodkie Wsparcie też znajdziecie dosyć duży ich wybór. Z takich dekoracji, które ja jeszcze bardzo lubię i na pewno zdążyliście je już u mnie nieraz zauważyć, to są różnego rodzaju posypki. I takie, które ja najczęściej lubię i najpiękniej wyglądają, paczka kiedy przychodzi, to pachnie po prostu jeszcze przez tydzień, to jest Słodki Bufet. I Słodki Bufet i ich posypki mają to do siebie, że one przeważnie w większości są zrobione z czekolady. Nie jestem pewna teraz, czy akurat te pałeczki też, ale na pewno jakieś takie kulki, które tutaj mamy, to właśnie są z czekolady, więc nie połamiemy sobie na nich zębów. Wyglądają przepięknie, wybór jest też bardzo, bardzo duży. No i między innymi w Słodkim Wsparciu też możecie te posypki znaleźć, ale wyhaczyłam też, wcześniej ich nie widziałam, takie ładne, pastelowe i to tutaj już jest firma Happy Sprinkles. Wyglądają też przepięknie do takich wiosennych różnego rodzaju, czy letnich kompozycji. To myślę, że też się fajnie sprawdzi, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to same takie pałeczki, bo wiem, że one są dosyć popularne i ciężko jest znaleźć takie same pałeczki. Najczęściej są właśnie złote, srebrne,
A tutaj dorwiecie jeszcze takie pastelowe. Przepiękne, na żywo wyglądają naprawdę super. Złoto jadalne to jest coś, czego też ostatnio nie może zabraknąć w moich deserach. No i jeżeli szukacie czegoś, powiedzmy, w takiej w miarę rozsądnej cenie, to możecie kupić w listkach pojedyncze sztuki i tutaj mamy jeden listek, on jest jeszcze zawinięty specjalnie w takie różne tam tekturki, bo wiecie, takie prawdziwe jadalne złoto jest bardzo delikatne i tam, gdzie dotkniemy, tam to się rwie, trzeba bardzo uważać, więc tutaj przychodzi to też tak fajnie zabezpieczone. Dodatkowo jeszcze to, co przyszło do mnie w paczce, to było jeszcze raz owinięte i podpisane, że uwaga, że tam jest jeszcze złoto jadalne, żeby czasami tego nie wyrzucić. Bardzo fajne są i ostatnio popularne, nie dam rady chyba tak tego otworzyć, żeby nie wypadło, są motylki z papieru waflowego. Jeżeli nie chcecie sami wycinać różnych, kupować wycinaczek, to tutaj macie dosyć dużo ich w różnych kolorach. Ja akurat sobie wybrałam takie jedne różowo-bordowe, a jedne takie wielokolorowe. One już są wycięte, no i wystarczy je na przykład gdzieś tam lekko zwilżyć i dokleić do drucika florystycznego albo nad parą lekko wygiąć i wtedy one będą wyglądały jeszcze bardziej trójwymiarowo. Ostatnią rzeczą z produktów spożywczych, których nie może zabraknąć u mnie, jeżeli chodzi o tortowanie, to są wszelkiego rodzaju masy cukrowe. I w sklepie Słodkie Wsparcie też wybór jest dosyć spory, szczególnie jeżeli chodzi o masę saracino. Możecie kupić sobie jedną dużą białą, na przykład, i barwić je barwnikami. Ja tym razem żadnych barwników nie zamawiałam, ponieważ mam ich dosyć sporo jeszcze od ostatniego razu, parę i najczęściej używam właśnie do barwienia żelowych z Fraktala, więc możecie sobie kupić na przykład jedną masę cukrową białą i ją barwić, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś intensywnego koloru typu czarny czy czerwony, który ciężko jest wydobyć za pomocą barwnika i białej masy, to możecie kupić takie gotowe. I ja mam tutaj akurat kilogramowe pudełko, a jeżeli nie potrzebujecie takich dużych opakowań, bo na przykład, nie wiem, nie używacie za dużo, ale czasami jest taka potrzeba, żeby gdzieś tą masę jednak użyć, to są jeszcze takie 250-gramowe opakowania też właśnie tej masy cukrowej. Ja sobie tym razem wybrałam żółtą, czerwoną i fioletową, czyli takie dosyć intensywne kolory, a z nich jeszcze czasami mieszam jedne w drugie, można uzyskać jakiś fajny efekt marmurku. I ostatnim produktem są podkłady i kartony, czyli coś, bez czego no, nie da się zrobić ładnego, stabilnego tortu. Moim zdaniem nie ma lepszych, przynajmniej jeżeli chodzi o takie podkłady, które są, powiedzmy, na torty średniej wielkości, czyli nie za duże piętrowe, nie weselne, na takie, które, no powiedzmy, na taką normalną rodzinną uroczystość, około 20 osób mniej lub, no nie wiem, do około 50. Mniej więcej. Torty podawane na podkładach styrodurowych są stabilne. Jeżeli mamy do tego stabilne kremy i całą resztę, to absolutnie nic nam się z tym tortem nie stanie. Dodatkowo wyglądają ładnie, no i mamy różne opcje konfiguracji, czyli różne kolory boku podkładu możemy zostawić w takim kolorze, jakie tu widzicie, albo obkleić je tasiemką i wtedy tutaj będą różne wersje kolorystyczne. Co Wam tu chciałam pokazać jeszcze? Zacznijmy może od tych klasycznych, które są najpopularniejsze, ale w sklepie Słodkie Wsparcie jeszcze mają dodatkowo taką petardę, jeżeli chodzi o podkłady styrodurowe. Najpierw zacznijmy od tych. Są wersje różowej, szarej oraz białej. Niedawno weszły też właśnie podkłady, które ten bok mają biały, bo często jest tak, że nawet nie potrzebowalibyśmy żadnej tasiemki wokół, ale ten szary nie bardzo nam się podoba. Lepiej by było, gdyby był biały. Więc tym razem sklep też poszerzył swój asortyment o podkłady takie, które są białe i na górze, i na boku. Tych konfiguracji też jest mnóstwo. Są różne rozmiary, różne średnice, różne kolory. Ja akurat tutaj najbardziej preferuję złoty, srebrny albo biały. Ale czasami do takich typowo męskich tortów ciemnych gdzieś tam to też przydają się właśnie czarne. Widziałam, że jest chyba jeszcze jakieś są kolory, także no musicie wejść i sobie poszukać tych średnic. Jak widzicie, jest naprawdę dużo. Ja też tu mam dosyć duży wybór. MDF i tak dalej. I te też znajdziecie w sklepie Słodkie Wsparcie. Także jeżeli potrzebujecie czegoś na większe torty, to zaglądajcie. Ale moim hitem
I ja te podkłady absolutnie uwielbiam. To są te z tym ładnym bokiem, które są tak pięknie obłożone w różnych kolorach. Biały, różowy, złoty, srebrny. To jest takie szlachetne złoto. Ja już Wam o tym kiedyś mówiłam. Te torty wyglądają przepięknie na tym. Są dodatkowo właśnie tak starannie obłożone tutaj z boku. Z dołu jeszcze są przyklejone, więc nic nam nie odpada. To tutaj jest wszystko przeznaczone do kontaktu z żywnością, także śmiało możemy na tym torty kłaść. No, wyglądają przepięknie. Jeżeli szukacie właśnie takich, powiedzmy, podkładów premium, które wyglądają pięknie, to w Słodkim Wsparciu je znajdziecie. I też, jak widzicie, są różne średnice. I już naprawdę ostatnim produktem, o którym chciałabym powiedzieć, który uważam, że jest bardzo ważny, to są kartony. I tutaj jeden tylko Wam tak trochę rozłożę. No jakby zasada składania kartonów, podejrzewam, że wszyscy znają, to są takie standardowe. I tutaj możemy sobie włożyć, spokojnie zabezpieczyć cały tort na transport i nic się z nim nie dzieje. Jeżeli chodzi o prezentację produktów ze sklepu Słodkie Wsparcie, to byłoby na tyle. Pamiętajcie o moim kodzie rabatowym Martyna10, który do końca miesiąca daje Wam 10% rabatu na całe zakupy. A tymczasem przechodzimy już do wirtualnego spaceru po sklepie. Troszeczkę Wam poopowiadam na ten temat. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie. Sklep Słodkie Wsparcie jest wyjątkowy między innymi dlatego, że Dominika, która jest jego właścicielką, również jest torciarą, więc na ten temat od podszewki możecie u niej zamówić personalizowane topery lub e-booki jej autorstwa z wieloma przepisami na torty, deserki i wiele innych słodkości. Natomiast w samym sklepie możecie znaleźć bardzo dużo przydatnych produktów do tortowania, jak na przykład barwniki i między innymi jest tutaj spory wybór fraktala czy na przykład Color Mill. Wspominałam też o masie cukrowej i tutaj masę Saracino znajdziecie w różnych kolorach oraz rozmiarach. Jest też sporo produktów cyfrowych, takich jak e-booki w sam raz na raz, na różne pory roku, czy na przykład mini e-book tortowy. Zajrzyjcie koniecznie, być może znajdziecie tam jakieś ciekawe pomysły dla siebie. A tutaj widzicie już moich posypkowych faworytów. Niektóre produkty czasami są niedostępne, są braki na magazynie, więc czasami trzeba trochę poczekać, jednak dostawy są uzupełniane stosunkowo systematycznie. I jak już wspominałam, w zakładce podkłady znajdziecie również podkłady premium, które po prostu zawładnęły moim sercem. Są też podkłady cienkie pod ciasta, pod monoporcje, różne desery oraz takie do zadań specjalnych, czyli do większych tortów piętrowych. Układ strony jest bardzo przejrzysty i na tyle sprawnie się tutaj można poruszać, że jeżeli czegoś potrzebujemy, to wystarczy wpisać to albo w lupkę, albo wyszukać według kategorii. I do każdego produktu mamy bardzo łatwy dostęp. Tutaj już możecie zobaczyć kilka opcji personalizowanych toperów. Na koniec jeszcze kilka ujęć suszonych kwiatów, które znajdziecie w zakładce ozdób niejadalnych w podpunkcie kwiaty suszone. Ciekawymi produktami, o których nie wspominałam wcześniej, a też znajdują się w sklepie, są między innymi szablony dekoracyjne, te przeznaczone do kontaktu z żywnością ze słodkiego bufetu. I jako wisienka na torcie mój hit, czyli wszelkiego rodzaju pojemniczki do deserków. Spieszcie się w tej zakładce, ponieważ bardzo szybko zostają wyprzedane i trzeba chwilę poczekać na uzupełnienie magazynu. I w ten oto sposób doszliśmy do końca prezentacji produktów oraz sklepu Słodkie Wsparcie. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję, mam nadzieję, że ten przegląd Wam się spodobał i również znajdziecie tutaj coś przydatnego dla siebie, a myślę, że tych produktów jest naprawdę całkiem sporo. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję. Pamiętajcie o moim kodzie Martyna10, który daje 10% rabatu na całe zakupy w sklepie Słodkie Wsparcie i jest on ważny do końca kwietnia 2023. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, jaki sklep miałabym dla Was jeszcze przeanalizować, co chcielibyście zobaczyć. Odsyłam Was także na moją playlistę z recenzjami produktów, które znajdziecie właśnie w osobnym miejscu tutaj na kanale, jeżeli szukacie na przykład typowo polecajek cukierniczych, tortowych, deserowych, spożywczych lub innych, lub też recenzji niektórych produktów czy narzędzi, to właśnie na tej playliście wszystko znajdziecie. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję, oczywiście życzę wszystkiego smacznego i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!